nam się taka wizja takiej wystawy już kilka lat rodziła w głowie. Dwa lata obsługujemy już festiwal fotograficznie i tak myśleliśmy, że fajnie byłoby coś zrobić, jak ludzie z całego świata przyjeżdżają tu do nas. My mamy trochę wolnego czasu i wspólnie z Piotrkiem i z Natalią, no i z Magdą siedzieliśmy, myśleliśmy i wymyśliliśmy taką koncepcję. Dziś jesteśmy w siedzibie zespołu Pieśń Tańca Ziemia Myślenicka i jesteśmy w trakcie właśnie warsztatów tańców przede wszystkim narodowych, ale także tańców regionalnych, takich troszkę też w formie zabawy, troszkę w ramach takiego rozluźnienia od codzienności. Mam nadzieję, że się wszyscy dobrze bawią. Bardzo fajna inicjatywa. Przyszedłem trochę taki, nie wiedziałem, co będę tutaj, czego się spodziewać, ale właśnie jestem bardzo zadowolony, chyba mogę każdemu to polecić. W tym momencie właśnie przyjechały do nas trzy zespoły z Kenii, z Paragwaju i z Peru. Ja będę pilotem grupy z Paragwaju. Bardzo się cieszę, na razie są bardzo entuzjastycznie do nas nastawieni. No i zobaczymy, co będzie dalej. W tym momencie trwają warsztaty tworzenia słomianych pająków, które prowadzi pan Jerzy Chlipała. Natomiast to twórca ludowy z naszych okolic, z okolic Wiśniowej, która również w tym roku jest partnerem festiwalu. Natomiast w tym roku można będzie również malować etniczne talerze, zrobić maskotki, które są takimi małopolskimi konikami. Będzie można nauczyć się robić wycinanki, no i oczywiście kwiaty bibułkowe.